Cześć, jestem Maciasty i w tym filmie pokażę Ci parę komend oraz dodatków do CSGO, które sprawią, że Twoja gra będzie zdecydowanie przyjemniejsza i łatwiejsza. Także co, zaczynajmy! Pierwszą komendą jest zwykła komenda FPS Max. Jest to po prostu zwykły limit klatek w naszej grze. Ja osobiście proponuję zmienić tę wartość komendy na 0, przez co w ten sposób włączymy limit klatek. Lecz ustawiając limit klatek również na 999, powinno wszystko chodzić ok. Kolejną komendą sprawiającą raczej satysfakcję niż jakąś mega ułatwiającą grę jest komenda CL HUD Player Count Show Count. Zmienia ona pokazywanie graczy na górze ekranu. Gdy wartość komendy ustawiona jest na 0, to wtedy widzimy awatary każdego gracza. Czasem może to pomóc, gdy na przykład gramy w piątkę i chcemy zwrócić się do konkretnej osoby, lecz ja zdecydowanie preferuję opcję, gdzie widzimy tylko ilość graczy, jaka pozostała przy życiu. Zwalnia to wtedy trochę mniej miejsca i przynajmniej, jak dla mnie, jest zdecydowanie bardziej przejrzyste. Na pewno są osoby w tym gronie, które nie posiadają mikrofonów, albo po prostu lepiej im się pisze niż rozmawia w CS-ie. To, co oferuje nam CSGO podczas używania komend radiowych, to tak naprawdę nic i w większości nie każde są potrzebne albo po prostu nie pasują do sytuacji. Wgrywając do naszej gry Banana Gaming Radio Menus, unikniemy wszelkich problemów. Instalując to, dostajemy możliwość korzystania z takich komend jak na przykład tak, nie, dzięki i przede wszystkim dwie, jak dla mnie najważniejsze, takie jak przepraszam oraz proszę o drop. Niestety, albo właśnie niestety, wszystko jest w języku angielskim, ale myślę, że po chwili używania na pewno się wszystkiego nauczycie. A to, co jest jeszcze lepsze, to że za to nie można dostać wegbana. Kolejną pomocą w naszej grze jest po raz kolejny Banana Gaming Radio Menus. Lecz tym razem nie zwykły panel radiowy, lecz także panel kontroli swojego własnego serwera oraz botów. W liście dostępnych komend mamy tutaj takie rzeczy jak latanie, God Mode, pokazywanie trajektorii grandów oraz pocisków, restartowanie gry czy moje ulubione, czyli Training Mode. Klikając tą opcję, mogę na spokojnie testować różnego rodzaju rzeczy, nie martwiąc się właśnie o inne komendy. A, i czy wspomniałem jeszcze o autobany hopie? Nie? No to cóż, wystarczy, że przytrzymamy w takim momencie spację i możemy skakać na prawdziwym bany hopie. Podobnie jest także z botami, które mogę swobodnie dodawać oraz zarządzać nimi. Link do pobrania znajduje się w opisie. Następną rzeczą, która sprawi, że nasza gra będzie 1000-krotnie przyjemniejsza, są różnego rodzaju tekst kolor moty. Z racji na to, że ostatnio coraz więcej pojawia się ich do pobrania, mamy duży zakres wyboru. A to co ważne, to fakt, że nie dostaniemy za nich wegbana. A przecież dodadzą one nam parę ciekawych rzeczy, a także poprawią co nieco. Kolejną komendą na tej liście będzie komenda CL Use Opens by Menu 0. Ta komenda sprawi, że podczas stania na respi, gdy będziemy chcieli ponieść jakąś broń, menu zakupów nie będzie nam się otwierać. Przydatna komenda dla tych, co tak jak mnie irytowało ciągle odpalanie się tego głupiego menu. Także polecam ją wpisać. Kolejną przydatną komendą, o której również wiele osób się mnie pytało, jest CL Show Team Equipment. Opcja ta sprawia, że jesteśmy w stanie widzieć swoich teammateów, a także ich ekwipunki przez ścianę. Często może się to przydać, gdy na przykład razem z kimś jesteśmy we dwójkę i chcemy wiedzieć, który z nas posiada jaki granat. By odpalić tą opcję, wystarczy wejść w opcję ustawienia gry, zjechać do opcji teamowych i ustawić Team ID, no zawsze pokazuje ekwipunek. Następnie mamy komendę CL Auto Web Switch 0. Komenda dla nowych raczej graczy, która sprawi, że po podniesieniu przez przypadek broni automatycznie nie pojawi się ona w naszych rękach, co czasem naprawdę może dużo zrobić. Bo przecież nie chcemy, by w walce z przeciwnikiem nagle się ta broń zmieniła, a my po prostu zginiemy. Przedostatnią komendą na dzisiaj jest komenda Mat Podłoga Monitor Gamma. Jeżeli kiedykolwiek nie zabiliście kogoś za sprawą tego tylko, że stał w cieniu, a wasz ekran był na tyle ciemny, że go nie zauważyliście, to polecam użyć właśnie tej komendy. Przedział tej komendy wynosi od 1,6 do 2,6. Pobawcie się sami i ustawcie sobie najlepszą jasność. Mnie osobiście pomogło to bardzo. Ostatnią komendą na dzisiaj jest R podłoga Clear Decals. Jedna z bardziej przydatnych komend w naszej grze, która sprawi, że wszystkie plamy krwi i ślady po pociskach czy chociażby granatach znikną. Uwierzcie mi, że czasem w kluczowych momentach gry ta komenda wam się naprawdę przyda. Możecie sobie ją zbinować pod dowolnym przyciskiem, lecz ja osobiście mam ją również w moim Banana Gaming Radio Menus.
W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Także spis wszystkich komend oraz tych dodatków, tak jak właśnie na przykład to Radio Menus, zostawiam wam w opisie. Możecie zostawić również kciuka w górę pod tym filmem oraz napisać, czy na przykład chcielibyście zostawienie najbardziej przydatnych komend podczas nagrywania swoich akcji. Jest tam naprawdę kilka komend, tak naprawdę, które sprawią, że wasze akcje przejdą na inny poziom. Na obecną chwilę jednak dziękuję ci za uwagę. Ja jestem Maciasty i mam nadzieję, że wpadnę jeszcze niebawem. Cześć! This is huge!